Pan Paweł myli się zasadniczo w tym obrazie, który namalował, jeśli chodzi o to, jaki światopogląd ma nihilista, sceptyk, ateista. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na taką ciekawą rzecz, że chrześcijanie bardzo często mają taką tendencję. Bardzo często w rozmowach z niewierzącymi mówią nam, co my myślimy. Mówią nam, jaka jest nasza wrażliwość, mówią nam, jakie są nasze odczucia, mówią za nas, czego tak naprawdę chcemy, co tak naprawdę myślimy i tak dalej. To nie jest osobisty przytyk do Pana Pawła, to jego Bóg wprowadza go w błąd, że Pan Paweł ma znajomość mojego serca. Pan Paweł nie ma znajomości mojego serca, jego Bóg go oszukuje w ten sposób, a Pan Paweł jest po prostu jego wiernym sługą. Tym niemniej jest to kłopotliwe, bo Pan Paweł całkowicie się myli, opisując przed Państwem to, co ja myślę.